Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się po raz drugi w grze Omno. I tak, no, stwierdziłem, że właśnie jeszcze chociaż ten jeden, może dwa odcinki zrobię, wiecie, żeby się przekonać, czy na pewno ta gra jest taka wspaniała, jak mi się wydaje, czy może jednak nie. No i bez zbędnego gadania, witamy w kolejnym biomie. Alaha Plane. Plane, czyli tym razem chyba jesteśmy... Na równinie? Chyba plane to jest równina. Oczywiście mogę wszystko zepsuć i... Ale ten dziwny stworek... Nawet nie wiem, jak go nazywać. No i tak, miejsce do medytacji. Jaki jest jego cel? Nadal się nie dowiedziałem, ale tak. Nie, my zrobimy, co trzeba. R, coś tu można? A nie, R, dobra, to jest tylko to takie... To. W stronę iść, co gdzie jest. To jest jakaś roślinka, która... która nie udaje nam tego światełka całego, więc okej. Te stworki i no. Która nadal strasznie czuła, no, ale już przywykłem. I dobra. Mamy kolejną wiadomość. Zobaczmy, co tym razem ma nam do przekazania ten, który był tu wcześniej. Światło przewodzi mi na ścieżce, na mojej ścieżce i daje mi siłę. Ryję we wszystkim. Od roślin na równinach do tych nieruszalnych skał, czy coś tego typu. Okej. Okay. Nosiciele kosturów, czy tam lasek, nauczyli się jak... kontrolować i okiełznać moc światła. Okay. Dobra, trochę jakieś historie. Ej, no to trzeba energii. Zapłacić za dostęp do tego czegoś. Nie będzie to trudne. Jak już. I teraz tak. Chciałbym zacząć od zebrania tego czegoś. Okej, okay. Chciałem powiedzieć, że nie mam pomysłu, jak zrobić, ale już zauważam, że tym razem na grzyby można skakać w przeciwieństwie do drzew, więc... Ej, zaliczone. Pierwsze. Kolejne jakieś stworki. Okej, okay. Nie będę czytał ponownie nazw, bo są zbyt trudne. Ale okej. Okay. Długo żyjące stworzenia. Znane niektórym jako świadkowie czasu. Bardzo lubią obserwować, jak po prostu czas mija. A i teraz tak, tutaj co się dzieje? A, jak to zaświeciłem, to nagle on wstanie. O! O proszę! Miał pod sobą to światełko. Jak miło. Kolejny stworek, który... Okej, okay. Jak się na niego zaświeci, to mnie podrzuca. Pewne, żeby może się gdzieś dostać. Tutaj trochę światełka i... Tak, dobra, już wiem, jak to zrobić. I o co to będzie chodziło. Jestem prawie pewien, że wiem. Okay, dokładnie. Czuję się monedry, chociaż wiem, że to nie było nic wielkiego, ale tak, nadal czuję się monedry. Dobra, przejście dalej się otworzyło. Pewnie jakieś zagadki będą też, inne kwestie. Ale zanim to muszę zobaczyć informację o tym stworku. Rośliny podobne z wyglądu. Dziwnym, ale uroczym sposobem na okazywanie radości. Okay. Nie powiedzieli, ale mi to wystarczy. Dobra. Nowej mocy jeszcze nie ma, tu mam jakiegoś... Okej, okay. Jakiś zwinny. Jakiś prawdopodobnie jest to jakaś dziwna odmiana kwiatków czy coś. Pewnie jak to stuknę, to... Wziąć czegoś trochę innego. Ale dobra, to też może być. Wziąć się po prostu, że to może być. Tak, tutaj coś to nie będę jeździł. Podajmy na to, co właśnie wyrośnie i będę w ten sposób mógł właśnie tam się podwyższyć czy coś. Ale... Dobra. Skoro to jest coś takiego, to też nie ma co narzekać i okej. Okay. Kolejna wiadomość, więc jej możemy czytać.
dalej rozkoszować się tym wszystkim. Światło żyje w każdej... w każdym zwierzęciu i każdym kamieniu. Starzy, czy pradawni nosiciele kosturów nauczyli się nad nim panować. Nauki światła były przekazywane z generacji na generację. A nosiciele kosturów, czy lasek, nadal nie wiem jak określać, przynieśli balans i dostatek do świata. Coś tego typu. Historia tu się kreuje. Ciekawe, my w sumie jesteśmy poniekąd z takim właśnie... Ciekawe, czy to też dotyczy naszej postaci, czy może jednak nie. Jak to większej... różnicy. A, na to da się wskoczyć? Nie. Często przenikamy. Dobra. O, i widzę kolejną wiadomość. Nie wiem, jakim cudem wcześniej nie zauważyłem, ale no. Czytamy. I zaraz. Dalej. Wiedzą o świetle czym światła i mocą, które ono przekazuje, nosiciele kosturów byli, zostali naszymi liderami. Odpocznę tylko przez chwilę dłużej. Zbiorę oddech. Poczuję wiatr na mojej twarzy ostatni raz. Nadal nie wiem, kim jest ten gość, poza tym, że tutaj przed nami podróżował. Wydaje mi się, że tutaj nie dostaniemy się w ten sposób. Stąd trzeba poszukać jakiegoś... innego czegoś. Może będzie jakieś sekretne przejście obok. Dajmy dostępu. Idźmy. Dajmy. A, i przy okazji, co prawda tego zazwyczaj nie robię, ale ile? 78% już, więc jej. Niedużo brakuje. Chociaż nie wiem, czy powinienem się z tego cieszyć. To wszystko jest takie ładne i takie... ma piękną muzykę. Po prostu niby się cieszę, że udaje się właśnie. Że się osiągam. Z tej strony to jest też takie żal, że każda kolejna ładna lokacja. Panie z nimi. Dobiegałem końca. Okej, okay. To... Jakiego? Nie ten przycisk, oczywiście. Nie. Tym się nie interesuj na razie. Tam. To. Gierka naprawdę prościutka, no ale... W swojej prostocie naprawdę jest taka wspaniała. Taka... ciężko mi to nazwać, ale... że tego potrzebuję. A, okej. Okay. Jedno pole wcześniej trzeba to postawić i będzie dobrze. Teraz nie wiem, czy nawet będzie potrzebował nadal dasza. Zdecydowanie miła odmiana po tych wszystkich elementach innych cięższych klimatach. Dobra. Okej. Okay. Można zaskoczyć. Super. Kolejne światełko zdobyte. I jesteśmy napełnieni mocą. Dobrze. Znaczy to mniej więcej tyle, że możemy wykupić już to tamto, wiecie. Bardziej skomplikowane z tego, co widzę. Też by był wielkim problemem czy coś, bo pewnie... Daje się, ale... czyli upadkiem, ale nie, dobra. Widać, że tu jest jakieś światełko, za dużo dobra. Jest światełko, które dało ruchomą platformę. Ja lubię ruchomych platform, często padam w głupie sposoby, no ale niech sobie będzie. Mamy moc tej energii całej świetlnej, czy co to jest. Idźmy więc tarczyć do oczywistego. Wydaje mi się właśnie, że tym samym kończymy nasze spotkanie z tą lokacją. Jak mówię, nic wyjątkowego, jeśli chodzi o grafikę, biomechaniki, ale ten styl
ta muzyka, to wszystko daje taki jakiś klimat, jakieś uczucie. Nie umiem tego nazwać do końca, ale naprawdę aż się chce po prostu tutaj eksplorować więcej, zwiedzać, odkrywać, czytać te tabliczki, które zostawia dla nas ten przewodnik. Nie wiem, co więcej powiedzieć z tym wszystkim. Po prostu tak. Jakie wrażenie? W ten sposób dostajemy most. To zrobi. To podwyższy. Dobrze. W przypadku... Podejrzewam, że też tutaj trzeba będzie to zrobić. Światłem nie jestem w stanie szarżować, więc... Cokolwiek to zrobić, to będzie. Wydaje mi się, że tutaj to będzie taką zagadką delikatną, właśnie polegającą na tym, żeby zdecydować się, jak to przenosić, kiedy, co, gdzie, jak. Tutaj tak. Wiem, to przecież myślałem. Zdecydowanie. Ja trochę nie pomyślałem o tym wszystkim. Ale patrzcie. To jest naprawdę proste. Tutaj światło jeszcze zostawiamy. Przepraszam, energię powinienem mówić. Tak, zdecydowanie mówić energię, nie światło. Gwiazdki? Tak, nie potrzebujemy dwóch, tylko jednego. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, kolejna właśnie taka przyjemna, malutka zagadeczka. Nic wyjątkowego. A jednak taki uśmiech na twarzy u mnie to wywołuje. Jak po raz kolejny właśnie takie nawet proste, oczywiste rzeczy po prostu tutaj robię. Cieszyć się z takich mini sukcesów. Prawda, żałujcie, że tego nie widzicie. Z jednej strony, a z drugiej i tak byście tego nie zobaczyli raczej, bo jestem brzydki i nie pokażę nigdy się na kamerze. Dzielić wiedzę. Bardzo lepiej po prostu nie psuć sobie wrażenia o mnie moim wizerunkiem, ale dobra, mniejsze. Tutaj. I jeśli wszystko dobrze zrobiłem, a powinienem, to dokładnie. Mam most prowadzący do potencjalnie kolejnej krainy. Ale nie do kolejnej krainy, co do jakiegoś innego miejsca. Nie ma to większej różnicy dla mnie. Ale tak, 100% kolejnej lokacji. Idziemy przed siebie. Żegnaj świecie. Witaj nowy świecie, po prostu. I znowu ta piękna muzyka oraz podziwianie krajobrazów. Uwielbiam. Czytywanie, ładowanie, jak zwał, tak zwał, ale zaraz zobaczymy, co będzie dalej. Poza tym, że klimat się zmienił i ten cały fotostwór jest obok nas. Nie rozumiem. Chociaż chyba się ostatnio też budził z nami. Nie jest.
Okej, zaraz zobaczymy i... W końcu nie ucieka? Czyżby? Już... Nie, odleciał sobie. Nadal ucieka. Proszę. Nowy typ krajobrazu. Śnieżny, mroźny, jak zwał tak zwał. A, nieważne, którym to pójdę. Dobra. Zostawać poza tym, że jakąś wiadomość zostawiło. A potem jest kostka chyba z umiejętnością. Pozwól sobie być niesionym. Nowy świat na oczy. Odciąga. Nie wiem, co to będzie, ale tak. Ostatnio taka kostka dała nam jakiegoś nowego szkila, więc... Aha! Wow. Teraz możemy surfować sobie na kiju. Kakać na tym też można. Ha. Wow. Wow. Jest takie... Naprawdę to są proste rzeczy, malutkie, ale tak naprawdę mi się podobają. Naprawdę, tak zmienia w to postrzeganie gry. Nowy sposób poruszania się, takie surfowanie z trochę innym sterowaniem w ogóle. Fajna, właśnie da się połączyć jedno z drugim? Nie. Ja tu nie mam opcji, żeby wykonać dasha. Pewnie vice versa. No coś tak. Chyba chyba jest trochę szybsze niż takie. To byłoby nawet sensowne. Ale chyba powinienem się zamknąć. Pozwoli wam słuchać tej muzyki. Lepiej dla wszystkich. Chociaż nie, ja tak nie potrafię siedzieć cicho na nagraniu. Ja się tu z celem. Ale dobra. O. Padł na twarz. Nowe miejsce, nowe. Idealne wyzwania. Dopiero teraz. Witam nas w nowej krainie, którą jest tym razem... Plagia Valley, czyli co? Valley, jak zwał tak zwał. Ogólnie... Nowe stworki, które mogą być podnoszone przy użyciu naszej... Ja? I... Halo, nie biegnij. Twierdzą, że jest to pojedynczy organizm połączony pod... Nie wiem, ile w tym prawdy, ale taka jest możliwość. Form naprawiona. Jej. Wspinać. Nie wiem, w jakim celu, ale tak, możemy. Skoro możemy, no to warto to wykorzystać. Proszę, tutaj znaleźli się w tym. Zobaczmy, co my tu mamy. Kami lodów, w których jest to wszystko. Pałami, bo nie jest powiedziane, że to muszą być odłamki lodów. Mamy jakieś ślimaczki. Które? Czy są jakieś informacje? Małe i... Hardy, czyli nie wiem, takie zahartowane albo takie zdeterminowane, ciężko powiedzieć. Cudowną umiejętnością absorbowania zimna. Patrzę. Działam. Będąc sam. Może lepiej, jeśli... Ale...
ślimaczki, ewentualnie. Ale tak, ślimaczki to chyba jest takie poboczne. Nosiciele kosturów utworzyli nasz świat. Wiedząc, że nadal muszą jeszcze uzyskać najwyższą formę światła, prawdziwe światło, jestem przyciągnięty. Jestem prowadzony, prowadzony chyba najłatwiej do odpowiedzi przez to nieustające zimno. Tak się tak to przetłumaczyć. Jak mówiłem, podczas nagrania jakoś mi wygliszcz po prostu spada jakieś 20 poziomów niżej, więc tak. Mam nadzieję, że dobrze to mniej więcej tłumaczę. Jeśli uważacie, że źle, to możecie mnie krytykować ile wlezie. Jestem tu otwarty, gotowy. Dobra. Tam ta sekwencja zaliczona. Tutaj są jakieś żółwie. Czy to jest coś nowego, czy już nie widzieliśmy? Te dziwne rzeczy. Okej, dobra. Witam ponownie i więc mam nadzieję, że tak. A nie było słychać za bardzo mojego dzwonku od telefonu. Pełno energii to jeszcze zbieramy. Ale póki coś tymi przejmujmy, tak. Jedzi wiadomości. Od grania w gry. Halo, co jest? Coś jest nie tak, z tego co widzę na filmiku, czy w sumie na... Tak, nie wiadomo czemu mikrofon w ogóle mi nie wychwytywał, ale tak, dobra. Szybko pozwól, czy przetłumaczę, potem powtórzę to co mówiłem, bo nie wiem ile mnie wychwyciło, a ile nie. Ale tak, nosiciele kosturów szukali swego celu bez przerwy. Aha. Jakby to rozpoznali, kiedy tego nie wiedzieli. Ale wiedzieli, że to zaprowadzi nas, zaprowadzi do lepszego świata dla nas wszystkich. No i tak, wybaczcie tak chaotycznie coś, ale chciałem to przeczytać zanim zniknie i jednocześnie powiedzieć tak, że strasznie lamię, nie jestem tego świadomy, ale to dlatego, że się ostatnio odzwyczaiłem trochę od grania w gry. I od... Jakby to powiedzieć... Nie wiem, to może dużo powiedziane, ale miałem sporą przerwę. Właśnie period nagrywania i w ogóle przez... powiedzmy obowiązki uczelniane, więc tak... Robię tak dalej, to jest trochę na szybko, na świeżo po prostu, bo udało mi się wyrwać przez chwilę z przerwy i... sprawdzić tego królika. Podobno ich kroki potrafią wywołać lawinę, ale nikt nigdy nie żył wystarczająco długo, żeby to udowodnić. Dobra, póki co full focus, nie przejmujmy się tym wszystkim. U światełko. Wiemy, będzie coś. Gdzie nie ma czasu na pomyłki. Ale dobrze, mamy coiny. Jak tak dalej pójdzie, to jeszcze... A nawet w tym odcinku zakończymy tą krainę. Chciałem w sumie krainę, to może zdużył ten segment. Krainy są... bardziej rozległe, tylko że podzielone na... O nie. Nie zdążyłem przez moją lamę. Jeszcze raz.
muszę przyjąć. Rwanie też nie jest idealne, czasem wydaje mi się, że trochę zbyt delikatne. W razie nie przejmujmy się tym wszystkim i nie, to nie jest sposób, żeby się tam dostać. Okej, okay, dobra, wybaczcie ponowne cięcie, ale tak. Standard. Może skoro tutaj się nie da, czemu w sumie ja nie wiem. O, że właśnie lepszym wyborem byłoby poszukać wyjścia na tą skałkę, jest tej skałki potem. Ale nie wiem, czemu jadę na tym. Gorsze. W przypadku takiego zwykłego. To jednak dobra trasa, dobry pomysł. Patrzę i tak, co my tu mamy za wiadomość? Pragnienie, by rozpoznać prawdziwe światło, było czyste niczym kryształ. I tak przeszywające, czy przebijające jak mróz. Byśmy byli uwolnieni z tego świata i odkryli najgłębsze sekrety światła. Okej. Okay. Lecz, że to światło jest naprawdę czymś najważniejszym dla nich. Samym określonym pragnieniem, celem, w ogóle. A póki co nie za dużo wiem. Tajemnicze i w ogóle, ale nie przejmujmy się tym, z czasem się... A póki co aktywujemy tutaj, zdobywamy to. Taki owy. I można by było już chyba kończyć. Można byłoby już kończyć ten poziom, ale jeszcze nie czas. Zanim to wszystko, to jeszcze trzeba zbierać pozostałe elementy. No, na obecny moment mamy tego 0,272%. A my musimy mieć stówkę, a nie 72%. Zanim puścimy to. A, kolejność. Okej. Okay. To jest zabawa w kolejność. Nie wiem. Chyba tak, chyba to jest zabawa w kolejność. Tam? Tak. Teraz tutaj może? Okej. Nie wiem, jak miałbym... Wsparcia właśnie tego, powiedzmy, kija. Dasza to zrobić, ale no. A, i teraz. Tutaj, żeby było trudniej. Wow. Wieża. Zajęło mi to mniej niż 10 minut. Ciebie dumny. Więc mój refleks, moje wyczucie przestrzeni na takie rzeczy w tych grach, to spodziewałem się, że będę częściej lamił, a tutaj... Rzeczywiście w miarę dobrze mi to wyszło. Dając nam tym samym 83%, czyli jeden kamyk to jest 11%, ciekawe. To czy jest czegoś potrzebne? Coś ci tak nie jest. Stoićmy przed siebie. Jak już jesteśmy tutaj, przed sobą, że tak nazwę. Musimy jeszcze jak się tam dostać. Jednak nie jest aż takie proste. Okej, jednak jest prostsze niż myślałem. Tylko trochę popatrzeć, poobserwować, pomyśleć, a nie być mną. Ernie, dobra, i idziemy sobie. Ono w końcu miało jakieś zastosowanie większe? Dałem z niego? Wydaje mi się właśnie, żebym korzystał z miejsca medytacyjnego w tym... No, okazuje się, że nie korzystałem.
A przynajmniej tak to teraz tu wygląda. Zaraz się zobaczy oczywiście. Dopiero medytacja w tym miejscu pokazuje chyba te wszystkie rzeczy i faktycznie. Tylko tego brakowało do 100%. Nie jest nic wielkiego, nic trudnego i w ogóle wiem, ale ja i tak będę się tym cieszył. Każdym malutkim sukcesem, nawet jeśli to będzie jakieś zwykłe 100%, do którego gra mnie prowadzi, jeśli uruchomię mój kij i teraz to robić. Koło? Czyżby? Okej. Okay. To w miarę proste. Przynajmniej wiedziałem, co mam zrobić tak. Od początku tam wcześniej to, wiecie, było zgadywanie. Tutaj będzie dosłownie, jak to się nazywał, Simon Says, chyba na angielski. Jego określenia nie znam, ale tak zobaczmy. Tak. Tak. Nie, zepsułem. Wiedziałem, że gdzieś coś źle zapamiętam. Po prostu pewne, tak. A tak. No zepsułem. No totalnie zepsułem tym razem, niepotrzebnie doszło, więc moja lama. Ale spokojnie, zaraz to wykonamy, zaraz to będzie za nami. Mówię wam to, obiecuję. Nawet nie muszę patrzeć. Bardzo tak. Ostatnia sekwencja będzie wymagała wszystkich. Nie przejmujmy się tym. Jak już mówiłem, ta gierka ma być przyjemnym relaksem, dźwiękiem od tego wszystkiego ważniejszego, trudniejszego, a nie kolejnym powodem do denerwowania się, stresowania i tak dalej. Dobra, tak. Teraz tutaj, czyli... Nie, dobra, czyli wszystko już jest dobrze, bo resztkę sekwencji pamiętam. Tam za pierwszym razem, tym razem, więc tak jej. Wyszło z tego znowu masło maślane, ale kto by się przyjmował takimi błahostkami jak masłem maślanym, więc po prostu rozpalamy trzecie, nie wiem, jakąś akcję energetyczną na energię świetlną czy coś i tak. I opuszczamy tą dolinę. 100%. I tym razem chyba nie będzie żadnych takich zwierząt teleportacyjnych czy coś, tylko i wyłącznie będziemy jechać sobie. A, halo, nie. Nie. Można iść piechotą, ale... Tak będzie jakieś zwierzę teleportacyjne. Potencjalnie. Meduza tym razem nas miała gdzieś dostarczyć? A może co innego? Nie wiem. Ale o tym przekonamy się potencjalnie w kolejnym epizodzie, o ile nastąpi. A póki co tak, piękna, jakaś większa i w ogóle, tak. A nazywa się... Medjul. Oto ciekawe, pojawienie się tego rzadkiego stworzenia jest dawane za zwiastuna lepszych czasów. Wszystko super, ale jednak tam na tym czymś przejdziemy się w następnym epizodzie. A ja jeszcze w międzyczasie poszukam, czy tutaj nie brakuje nam jakichś stworzeń. Popatrzcie, dużo tutaj tego, a nagle tu się pojawia kolejne. To trochę mnie niepokoi. W pozycji też chyba można odczytywać wszystkie te wiadomości.
O. I w kolejności można wszystko odczytać. No dobrze. Ale tak, na tym po prostu zakończymy epizoda. Jak mówiłem, następnym, o ile będzie się oglądał ten, zobaczymy właśnie, co, gdzie to prowadzi dalej. Poszukamy ewentualnie zaginionych stworzeń tutaj. No i tak, a póki co to tyle, więc trzymajcie się, no i hej, hej.